Zastanawiamy się, po co nam historia literatury. Czyż jest sens, żeby się jej uczyć? Co nas może interesować, jakiś wstęp do epoki? Czy to ma jakiś związek z tym, co później będzie się działo w tekstach literackich? Czy jest dla nas ważne, kto żył w czasach Prusa, a kto żył w czasach Kochanowskiego? Czy to jest istotne w ogóle? Czy to ma związek z tym, co będziemy później mówić o konkretnym tekście? Otóż tak, ponieważ my uczymy się czegoś, co nazywamy ewolucją literacką, czyli jak zmienia się świadomość pisarza, ale także jak zmienia się świadomość czytelnika. I to jest oczywista rzecz, że ich czasy na nich oddziałują, że one są w jakiś sposób dla nich kształtujące, że oni zostali uformowani w konkretnym czasie i przez konkretne idee. Dlatego po to jest nam potrzebna historia literatury. Literatury naszej, literatury europejskiej, literatury światowej. To jest rzecz bardzo ważna. I teraz pytasz, co z nią zrobić? No, przede wszystkim trzeba pamiętać, że to jest rzecz dla ludzi. I może to być rzecz bardzo interesująca. Może to być rzecz wybitnie interesująca dla tych, którzy lubią dzieje życia ludzi ciekawych, interesujących, mających wiele przygód, wiele rzeczy do powiedzenia, intrygujących i frapujących. Możesz ją przeżyć jak kryminał. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa dziedzina, którą można się zająć i którą możesz zająć się właśnie w szkole. Historią literatury. Historia literatury to jest czas wielkiego współtworzenia. Współtworzenia swoich czasów. Współtworzą swoje czasy później romantycy razem z młodymi pozytywistami. Współtworzą swoje czasy pozytywiści razem z młodopolanami. To, że istnieją różnice między nimi, nie znaczy, że istnieje totalny spór, że wszyscy kłócą się ze wszystkimi. To nie jest tak. To nie jest tak. Te epoki się wzajemnie przenikają. Te epoki współistnieją ze sobą. To współwystępowanie epok odbywa się również w lalce. Znane jest wszystkim pytanie, czy Wokulski był pozytywistą, czy romantykiem. Czy ono jest zasadne? Myślę, że nie. Bo co zrobić z człowiekiem, który jednocześnie jest i pozytywistą, i romantykiem? Ponieważ reprezentuje swoje czasy, kiedy i te tendencje były równoprawne. Kiedy nie dzielono ludzi na pozytywistów i romantyków, tylko mówiono o dominacji, o przewadze pewnej cechy w działalności danego człowieka. I chyba tak należy widzieć Stanisława Wokulskiego, jako i pozytywistę, i romantyka. Skoro nie ma sporu między epokami, skoro one nawzajem nie wchodzą ze sobą w interakcje takie bardzo wojenne, to skąd biorą się nowe dzieła, nowe pomysły? To są takie cztery elementy, które mówią nam o tym, że istnieje ewolucja literacka. Pierwsze, że pojawiają się innowacje, że pojawia się zupełnie coś nowego. Coś zrodziło się w głowie człowieka i wymyślił nowy gatunek literacki, czy wymyślił nowy sposób ujmowania rzeczywistości. Odkrył go. Odkrył, że też tak można czytać rzeczywistość. Druga to jest kontynuacja. Kontynuacja, czyli że coś przez całe wieki, przez cały okres trwania historii literatury jest niezmienne. Na przykład gatunek, jakim jest pieśń czy oda. Kolejno, poprzez lata, jest taki sam. On się oczywiście będzie kiedyś zmieniał, ale epoka po epoce zachowuje swoje stałe i niezmienne cechy konstrukcyjne. Jest też coś, co nazywamy modyfikacją, że w ciągu epoki to, co było już poprzednio, zostaje w jakiś sposób zmienione pod względem treści, pod względem stylu, pod względem sposobu ujmowania tego, wpisywania tego w różne konteksty. I czwarta rzecz, która bardzo nam psuje obraz tego wielkiej przyjaźni w historii literatury, to jest negacja. Że jednak uważa się, że jakiś pogląd, że jakaś tendencja są niesłuszne, są szkodliwe, są wsteczne, są już niemodne po prostu, że nie przystają do czasów, które ma literatura opisywać. Historia literatury stara się opisać te zmiany. Stara się opisać to, co jest innowacją, to, co jest kontynuacją, to, co jest negacją i to, co jest modyfikacją. Obraz każdej epoki artystycznej, każdego światopoglądu, każdego stylu powinien być kształtowany przez dokonania najdoskonalsze, przez to, czym są arcydzieła. I one po to istnieją, żeby właśnie ukształtować nasze widzenie epok dawnych i żeby ukształtować naszą rzeczywistość.
żeby ukształtować nasz sposób wartościowania, żeby dotknąć tego, czym są nasze emocje, żeby one przez nie zostały wyrażone i żeby one zostały przez nie kształtowane.